Cześć, Gosia Piasecka w Room TV Rajdowo News. Zaczynamy od rajdu Cypru, będącym królestwem pyłu. Na niesamowicie krętych i wymagających odcinkach 8 rundy cypryjskich tras walka zaczęła się już od odcinka kwalifikacyjnego, który wygrała polska załoga Kajetan Kajetanowicz i Jarek Baran. Zwiastowało to niesamowite emocje i nie byliśmy w błędzie. Na śliskich szutrowych odcinkach specjalnych polska załoga po pierwszym dniu triumfowała na 7 z 8 sobotnich odcinków. Warto wspomnieć, że wyniki te dawały znakomitą statystykę. W tym sezonie Polacy wygrali aż 34% OS-ów w rundach ERC, a 88% ukończyła w pierwszej trójce. Wracamy do pierwszych OS-ów sobotniej pętli, gdzie liderem do drugiego odcinka był Aleksiej Łukajniuk i niestety przez problemy techniczne, a mianowicie brak wspomagania kierownicy, spowodował duży spadek klasyfikacji. Nasza polska załoga też miała kilka problemów. Na trzecim odcinku zaraz przed metą wypadli z trasy przez bardzo śliską nawierzchnię. Na szczęście nie spowodowało to dużej zmiany w klasyfikacji. Drugi dzień był mocno przeprawowy, momentami wyglądał jak rajd Dakar, ale i tu polska załoga popisała się najlepszym czasem już na samym początku niedzielnego etapu. Sporo emocji dostarczył 12 odcinek rajdu, gdzie nasi po uderzeniu w kamień stracili wspomaganie kierownicy oraz musieli stanąć na odcinku i ponownie uruchomić rajdówkę, przez co stracili prowadzenie na odcinku. Wygrała go rosyjska załoga Aleksiej Łukajniuk i Aleksiej Arnatułow, będąca głównie na drugim miejscu podczas trwania imprezy. Mimo problemów technicznych i nie tylko polskiej załogi, na odcinkach specjalnych polski zespół niesamowitym stylu wygrał rajd Cypru. A najważniejsze jest to, że Kajetan Kajetanowicz po raz drugi z rzędu został mistrzem szutrowym Europy. Przepiękna wygrana wspaniałej załogi. To Aleksander Łukajniuk po raz piąty otrzymuje Colin McRae Flatout Trophy, a organizatorzy cyklu docenili jego walkę o przetrwanie, bo sam rajd przysporzył sporo problemów. A więc klasyfikacja generalna rajdu wyglądała następująco. Pierwsze miejsce w przepięknym stylu z ponad 4-minutową przewagą wywalczyli Kajetan Kajetanowicz i Jarek Baran w Fordzie Fiesta R5. Na drugim miejscu plasowała się załoga z Portugalii, Bruno i Hugo Magalhães w Peugeocie 208 T16 R5. Trzecie miejsce podium uzupełnili Francuz Robert Consani z nową pilotką pochodzącą z Belgii, Laurą Van Este w Citroenie DS3 R5. Wracamy do kraju, gdzie na torze w Miedzianej Górze odbyła się 9. runda Super OS. Do zawodów zgłosiło się ponad 90 kierowców, a dla zawodników były przygotowane odcinki przejeżdżane czterokrotnie. Pogoda nie dopisała, a deszcz padał bez przerwy, co powodowało, że kierowcy musieli pokazać się z jak najlepszej technicznej strony, ponieważ tor był śliski i zdradliwy. W klasyfikacji generalnej wygrał Piotr Ostrowski w Mitsubishi Lancer Evo. Na drugim miejscu wylądował Waldemar Kluza w Mitsubishi Colt Evo. Trzecie miejsce podium uzupełnił Robert Mazurkiewicz w Hondzie Integra. Miniony weekend, 26-27 września, tor Oponeo Moto Park w Toruniu był mocno objeżdżany przez zawodników z licencją i tych bez w zawodach rallycross. Była to bardzo wyścigowa niedziela w Toruniu, a obie imprezy przeplatały się ze sobą, co było ciekawym widowiskiem dla kibiców. Zaczynamy od 5. rundy rallycross cup, gdzie do zawodów zgłosiło się ponad 30 maszyn. Zawodnicy w każdej klasie walczyli do samego końca. W klasyfikacji końcowej w klasie Seicento Cup pierwsze miejsce podium wywalczył Łukasz Grzybowski, za nim z minimalną stratą uplasował się Marcel Grudziński, a trzeci do mety dojechał Rafał Bedrys. W klasie Supernational z pierwsze miejsce wywalczył Alan Wiśniewski jadący Citroenem Saxo. Na drugim miejscu zameldował się Paweł Hankiewicz w Renault Clio. Trzecie miejsce podium uzupełnił Marcin Perzyna w BMW E36. Najmocniejszą klasę, czyli Supercars, wygrał po zaciętej walce Sauras Gilkas pochodzący z Litwy jadący Mitsubishi Lancer Evo 9. generacji. Za nim na drugim miejscu plasował się Polak Piotr Kępa w Skodzie Fabii MK1. Trzecie miejsce należało do Litwina Adrywiasa Galinis, jadącego Fordem Fiesta MK7. Drugą imprezą odbywającą się w Toruniu w tych dniach była 6. runda Folk Race Oponeo Cup. Do imprezy zgłosiło się 28 zawodników. Pierwsze miejsce w klasie Seicento Cup wywalczył Marcin Bilski, za nim na drugim miejscu plasował się Adrian Meller, a trzeci był Mateusz Siałkowski. W najmocniejszej obleganej klasie BMW E36 pierwsze miejsce zajął Łukasz Sawicki, za nim był Przemysław Wójcicki, natomiast trzecie miejsce należało do Dariusza Topolowskiego. Grzegorz Łazarewicz jadący
Hampton Civic wywalczył sobie pierwsze miejsce w klasie Open. Drugie miejsce zajął Kamil Ubarczewski w BMW E36, a trzecie miejsce podium w Oplu Astra uzupełnił Arkadiusz Kocęba. Jako rodzynek w klasie Open AWD jechał Maciej Baczewski w Subaru Impreza STI, który niestety nie został sklasyfikowany w tej rundzie Folk Race. Pierwsza połowa października będzie powtórką z rozrywki. Już 11 będziemy mieli możliwość oglądać finałową 6 rundę Rallycross Cup. Będzie to ostatnie starcie o punkty na torze w Toruniu i walkę o podium. Dzień też będzie także finałową 7 rundą Folk Race Oponeo Cup. Patrząc na tak emocjonujące półfinałowe rundy, można spokojnie stwierdzić, że finały dostarczą nam wielu wrażeń. Czekamy z niecierpliwością. To już wszystko w tym odcinku. Słyszymy się za tydzień. Cześć!